Top 10 temów, którym według mnie warto się obecnie przyjrzeć, gdyż iż ponieważ ich cena może być dość zachęcająca i może być coś takiego zainwestować było niegłupio. Więc przechodzimy i lecimy oczywiście z tym koksem. Na samym starcie coś, co warto powiedzieć, to to, że mamy coś jak sticker Capsule 2. O tym przedmiocie już kilkukrotnie mówiłem. Jest to przedmiot iście legendarny. Ma na swoim pokładzie najbardziej pożądanych stickerów, czyli oczywiście Korona Folii. Na chwilę obecną warty ten przedmiot jest 87 zł i jak możemy zobaczyć, schodzi go dość ciekawie. Jest to prawie, że te 10%, które taką umowną granicę sobie ja ustaliłem oczywiście, żeby patrzeć, czy dany przedmiot się rusza. Warto powiedzieć nam, że te przedmioty są z nami od 2014 roku, więc jakby na to nie patrzeć, jest to już wiekowa kapsułka, która trochę za sobą ma. Coś, co nie warto powiedzieć, to to, że ona bardzo lubi sobie piknąć. To znaczy, kiedy market jest w takich hardkorowych pikach, to ona wtedy leci naprawdę w kosmos. Możemy zobaczyć, że mieliśmy piki na poziomie 240 zł, mieliśmy piki na poziomie 130 zł, nawet na poziomie 70, z przy czym 70 może się wydaje niedużo względem obecnej ceny, tylko warto sobie powiedzieć, że to było już 3 lata temu i to był pik z wartości około 30 zł. Na chwilę obecną możemy zobaczyć, znajdujemy się w dołku. Jeszcze 3 miesiące temu ten przedmiot był warty ponad 100 zł. Na chwilę obecną 80-90 zł, według mnie całkowicie quality. Owszem, był lepszy moment, ostrzegałem o tym, mówiłem w tym momencie dokładnie, kiedy ten przedmiot był warty poniżej 80 zł, ale still mam wrażenie, że kupowanie przedmiotu, który jest warty na chwilę obecną około 85-90 zł, a kiedyś był wart nawet 200, brzmi jak niegłupi deal. Także to jest pierwsza moja pozycja. Kolejna to oczywiście skrzynki. Jeżeli chodzi o skrzynki, tutaj mógłby powstać totalnie osobny film na temat top 10 najlepszych skrzynek, które według mnie są teraz warte uwagi. Jeżeli chcecie, odezwijcie się w komentarzu i z chęcią dla ciebie, drogi widzu, takowy film przygotuję. Lecz w telegraficznym skrócie, ja bym się tutaj pochylił nad dwoma, czyli nad Fracture Case oraz oczywiście nad Snakebite Case. Dlaczego? Bo to są dwie skrzynki, które najprawdopodobniej za niedługo wylecą z puli dropów i ty mógłbyś na tym rozwodzić bardzo, bardzo długo, ale myślę, że granie pod to, że te skrzynie wylecą, nie jest najgłupsze, no bo prędzej czy później nowa skrzynka powinna się pojawić. Chciałem tutaj powiedzieć, że musi się pojawić, ale no nie wszystko wiadomo, nie wszystko jest tu pewne, więc powinna się pojawić nowa skrzynia, a wtedy prawie, że pewne jest to, że któraś z tych sobie wyleci jako tako. Tutaj tych skrzynek jest naprawdę multum, które teraz według mnie są warte uwagi, którym się przypatruję, ale o tym powiem sobie może przy okazji właśnie takiego filmu, jak już to mówiłem wcześniej. Natomiast powiem jeszcze o jednej, a mianowicie Shattered Web Case. Otóż, jaki ja biorę scenariusz pod uwagę? Taki, że właśnie wyleci Fracture Case. Jak możemy sobie zobaczyć, Shattered Web oraz Fracture Case są ze sobą sprzężone tymi oto i nożami, tak? Możemy zobaczyć, że te noże, które tutaj znajdziemy w tych dwóch skrzyniach, znajdziemy właśnie tylko w nich. Owy Fracture i owy Shattered. Co za tym idzie, wywalenie właśnie Fracture Case'a z tej puli dropów będzie skutkowało też wzrostami na Shattered Webie. A ja naprawdę z wypiekami na twarzy śledziłem, patrzyłem, co się działo z Operation Hydra Case i być może tutaj nie powtórzymy aż tak imponujących wyników, jakby na to nie patrzeć, ale z drugiej strony, według mnie, kolejna operacja po Hydrze to właśnie Shattered Web i mam wrażenie, że tutaj też jest dość duży potencjał, jak chodzi o ten przedmiot. Tyle, jeżeli o to chodzi. I kolejna moja propozycja to oczywiście kapsułki z Paryża. Otóż proszę Państwa, ja jeszcze kilka tygodni temu mówiłem, że jest duże prawdopodobieństwo, że ten przedmiot spadnie poniżej złotówki i się tam utrzyma. Co się okazało? Okazało się, że Paryż ową pozycję utrzymał, to znaczy spadł poniżej złotówki, ale no naprawdę bardzo krótko i się wybronił i znowu jest, powiedzmy, może nie tyle, że w sztosie, bo bym trochę przesadził, ale jest gdzieś wyżej. Natomiast może niektóre z tych kapsułek, tak, na legendy i pretendentów tutaj patrzę, no i kandydatów po części też, można je kupić naprawdę, naprawdę okazyjnych cenach. Możemy zobaczyć, że od promocji, od końca promocji z Paryża już troszeczkę minęło, od samego eventu, jakim był Major w Paryżu, też troszeczkę minęło i obecnie te kapsułki można mieć w dobrych cenach. Tutaj mógłbym również napisać o sprawkę na minut 250 i odwołać się do tekstu źródłowego, ale nie mam na to czasu. W związku z powyższym powiem tyle, że jeżeli chodzi o Paryż, przeanalizuj to naprawdę mądrze. Supply'e są bardzo duże, naklejalność jest taka se, sam design jest ok, ale tak trochę już się człowiek tym znudził. W związku z powyższym jest masę kwestii, które musisz wziąć pod uwagę, ale jeżeli chodzi o samą cenę i to, w jakiej cenie te przedmioty się designowały dawniej, według mnie aktualnie nie jest najgorszy moment, by się tym chociażby zainteresować. Kolejne kapsułki to oczywiście Sztokholm. Sztokholm, proszę Państwa, to jest event, który według mnie jest jednym z najciekawszych i może mieć jeden z najciekawszych potencjałów w najbliższym czasie. Event, którego jest stosunkowo niewiele na tle oczywiście Antwerpu oraz Paryża. Teraz pewnie zapytasz, dlaczego zestawiam to z tymi dwoma eventami? Ano przez design. Design, jeżeli chodzi o Sztokholm, jeżeli chodzi o Antwerp, jeżeli chodzi o Paryż, jest bardzo podobny. Jest on podobny do Katowic 2014, więc do takiego OG designu, które community naprawdę, naprawdę lubi. I mam wrażenie, że owe kapsułki, które możemy dostać, są naprawdę w prawie, że promocyjnych cenach. To znaczy, możemy sobie patrzeć chociażby na owych contendersów, którzy mieli dość ciekawą przyszłość i kosztowali nawet 28 zł. Na chwilę obecną 22 zł. Wydaje się nie taki duży styl, ale zagra cały czas tyka. Te przedmioty są już z nami ponad 2 lata, no i jakby na to nie patrzeć, czas zjada też w pewien sposób te przedmioty. Zjadany jest supply, ludzie to gdzieś tam otwierają, może jakoś hucznie, ale jednak to otwierają, więc będzie tego coraz, coraz to mniej. Więc jeżeli teraz mamy okazję, by kupić takowy przedmiot,
tani. Według mnie nie brzmi to najgorzej. Sam takowe zakupy poczyniłem kilka tygodni temu w jeszcze lepszej cenie, ale aktualnie wydaje mi się, że nie jest źle. Dla tutaj jeszcze pokazania może nie tyle co ciekawostki, bo myślę, że o tym wiedziałeś, ale mamy też na przykład kapsułkę z petydentami, która obecnie warta jest 20 zł, a potrafiła kosztować nawet złotych 60. Więc myślę, że okazja nie byle jaka. Warto też powiedzieć, że przeczekaliśmy tutaj ten wzrost, który miał miejsce po tym, jak parę wszedł na promocję, po tym, jak ten przedmiot zaczął odbijać. Spadliśmy dość mocno i pytanie, na ile możemy sobie jeszcze pozwolić, biorąc pod uwagę, że tych przedmiotów jest zaledwie 1000 na markecie. Według mnie nie wygląda i nie brzmi to źle. Kolejna kwestia również związana jest ze Sztokholmem i tutaj chciałem ci pokazać ciekawą rzecz, tylko że jak wpisuję ten przedmiot, w sensie to, co chcę uzyskać, naprawdę market z tym dostał jakoś pierdzielca tutaj, żeby nie powiedzieć brzydziej. I co chciałem powiedzieć, to drogi widzu, naklejki za 4 grosze. Co należy sobie powiedzieć, to to, że najtaniej naklejkę na market z tym można wystawić za 3 grosze. Jakby na to nie patrzeć, 4 grosze również nie brzmią źle. Jakby na to nie patrzeć, dalej jest to cena, z której troszeczkę ciężko je zejść. Na zasadzie okej, okay, technicznie to może kosztować 3 grosze, nie oszukujmy się, ale z drugiej strony szansa na to jest stosunkowo niewielka. I patrzymy na Sztokholm, czyli event sprzed 2 lat, jakby na to nie było, i możemy zobaczyć, że mamy zaledwie 1,5 strony takowych to właśnie przedmiotów. Nie będę ukrywał, to nie są najpopularniejsze naklejki, najcudowniejsze na świecie, ludzie się o nie nie zabijają, ale z drugiej strony warto sobie powiedzieć o tym, że są to dość ciekawe przedmioty i technicznie nie mogą one spaść w tej sensie. Technicznie one nie mogą być jako tako tańsze. Weźmy sobie chociażby naklejkę tego pana, którego to możemy zobaczyć, jest 5000 supply'u, co według mnie nie brzmi źle, jeżeli chodzi o naklejkę papierową z Majora, z takim designem, bez tła oczywiście, i możemy zobaczyć, że potrafiła ona sobie kosztować nawet 10 groszy. I to sobie, 10 groszy, śmieszne pieniądze i tak dalej. No, niby nie. Niby nie, w sensie niby tak, ale niby nie. Weźmy sobie pod uwagę, że kupujesz to za 4 grosze, sprzedajesz za 10 groszy, po prowizji masz z tego 8 groszy, chyba tak, chyba 8 albo 9 groszy, zależy się, jak to policzą, i wtedy możesz zobaczyć, że masz ponad dwukrotność. Nie brzmi to według mnie źle. Ja już to mówiłem wiele razy, że tak zrobiłem raz na naklejce właśnie z Antwerpu, którą kupowałem za chyba 5, 4 grosze, coś takiego, a sprzedałem ją za 60-70 groszy i to jest krotność niesamowita. Prawie, że nie do osiągnięcia, podkreślam prawie, że, jeżeli chodzi o skrzynki i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe i powoli ten pociąg odjeżdża z racji takiej, że no już kończą się te przedmioty za 4 grosze i za niedługo po prostu już możemy nie uświadczyć takowych przedmiotów, a jednak jeżeli już sobie kupisz coś za 6 czy za 7 groszy, to zawsze może spaść do 5, to 4 groszy i już będzie Lipton tak zwany. A z 4 groszy, no to już raczej ciężko spaść. Kolejna moja propozycja, dalej to trzymamy się oczywiście Majorów i mamy Rio 2022, tylko tutaj chciałem zwrócić twoją uwagę na Holosy. Dlaczego Holosy? Dlatego, bo są w atrakcyjnej cenie. Co warto powiedzieć o Rio, to, że jego supply nie jest jakiś ekstremalnie hardcore'owo duży. Procesu jako tej No Nation musisz też zrobić research, która naklejka będzie najlepsza. O Nation według mnie może być ciekawa, ale może nie być najlepsza. Jest to naklejka, którą mamy ponad rok już w CS-ie. Jest to naklejka, która ma wielu zwolenników i możemy sobie popatrzeć to, co mnie najbardziej się w niej podoba, to oczywiście wykres cenowy. Potrafiło ono kosztować nawet 100 zł. Potrafiła kosztować później nawet 55 zł, ale na chwilę obecną kosztuje 40 zł. To jest jeden z najniższych momentów, od momentu, kiedy mamy hype na CS-a 2, możemy to właśnie teraz zobaczyć. I to jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy news, to jest dla mnie bardzo ciekawa informacja i bardzo ciekawy przedmiot, żeby się nim zainteresować. Podkreślam raz jeszcze, nie chodzi mi stricte o Nation, Holo z Rio. Według mnie też z Rio możemy sobie patrzeć chociażby na inne ciekawe naklejki, których tutaj po prostu jako tako nie brakuje. Możemy patrzeć na autografy, chociażby na INS-a, który też nie stoi najgorzej, że się tak wyrażę. Patrzmy sobie chociażby na Zaju, który w Holo kosztuje właśnie owe 31 zł. Nie mówię, że Zaju jest najlepsze, chcę tylko powiedzieć, że Holosy z Rio według mnie wyglądają co najmniej ciekawe, gdyż tak możesz zobaczyć, cena jest dość kusząca, patrząc z perspektywy tego, co było oczywiście wcześniej. I teraz przechodzimy do kolejnej kwestii, a mianowicie do patchy. O tym się troszeczkę nie mówiło. Był na patchy bardzo duży hype przy okazji Paryża, przy okazji przesiadki na CS-a 2 i tak dalej, i tak dalej. Na chwilę obecną trochę to ucichło, trochę się mniej mówi o patchach i w ogóle o całych takowych przedmiotach, ale coś, co należy powiedzieć, to, że na 99% Valve odeszło od tego pomysłu, gdyż od Sztokholmu nie pojawiły się żadne inne takie patche drużynowe. W ogóle Sztokholm jest jedynym turniejem, z którego otrzymać takowe patche i może to być dość interesujące, dość ciekawe. Nie uważam, że to oda jakoś turbo w short termie, chyba że jakoś to zaktualizują, że nagle te patche będą większe, nie wiem, bardziej błyszczały czy coś takiego, wtedy okej, może być potencjał. Ale patrząc na wykres, nie wygląda to źle. Ten przedmiot de facto, poza jakimiś innymi ciekawymi tutaj korektami i tak dalej, stosunkowo można powiedzieć, że prawie, że cały czas drożeje. To nie jest dla nas głupia opcja. Przedmiot, patrzę akurat na Tailu, kosztował 300 zł, teraz można go nabyć za, jak to może zobaczyć, 200 zł, a jeszcze wcześniej można było go nabyć za 140. Także troszeczkę już tutaj była lepsza okazja, ale dalej uważam, że nie jest źle, patrząc z perspektywy długoterminowej. Ja tutaj sobie akurat znalazłem jeszcze Heroic Patch ze Sztokholmu, który według mnie też jest dość interesujący. 67 zł za sztukę na chwilę obecną, a jak teraz zaraz zobaczymy
na wykresie, jeżeli oczywiście Steam da, możemy zobaczyć, że ten przedmiot ten potrafił kosztować nawet 180 zł na piku, a potrafił tak nawet stabilnie trzymać 80 zł. Więc obecna cena w wysokości 60 zł nie jest zła, patrząc z perspektywy pół roku po tych topikach. Według mnie wygląda to dość pozytywnie, dość fajnie. Jeżeli ten przedmiot nie będzie kontynuowany, może jego przyszłość być dość ciekawa. I podobnie również chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o Graffiti. Tutaj sytuacja jest bardzo podobna względem patchy, z tego nie innego powodu, że te przedmioty jakby już nie są kontynuowane. Na zasadzie możemy zobaczyć, że ostatnie Graffiti dostaliśmy z Londynu 2018 i zaledwie 4 eventy otrzymały takowe to właśnie Graffiti. Coś, co warto sobie powiedzieć, to że Londyn oczywiście był ostatnim, więc tutaj te przedmioty mogą być jednymi z najtańszych, chociaż to nie jest akurat reguła, ale coś, co należy powiedzieć. Po pierwsze, Graffiti nie cieszą się jakimś turbo powodzeniem. Nie oszukujmy się, to nie są przedmioty, które turbo schodzą, ludzie się o nie zabijają i tak dalej. Nie ma lipy. Ale, no, może trochę lipa akurat pod tym względem jest. Ale z drugiej strony są te przedmioty, które też schodzą. Ktoś, kto sobie walnie takiego spraya, no to już jakby na to nie patrzeć, no nie odda go na market, tak w dużym skrócie. W związku z czym te przedmioty cały czas schodzą, cały czas są używane przez graczy. Mam wrażenie, że tutaj może dojść do sytuacji, w której dość wąska nisza się zainteresuje dość wąską liczbą przedmiotów i po prostu będzie się gotowa pójść na noże normalnie, żeby je zdobyć. O czym mówię? Przykładowo, totalny przykład, fanboje Astralis nagle będą chcieli mieć Graffiti, bo się na przykład to Graffiti na markecie skończy. I fanboje Astralis dadzą każdą kasę, żeby sobie to Graffiti pstyknąć. Może to już są tacy turbo fani, że się tak wyrażę, może też to nie jest jakieś turbo potencjalne, jakby bardzo często spotkane zjawisko, ale widzę w tym potencjał. Widzimy chociażby Tailu za obecnie 12 zł. Czyli oczywiście chińską naklejkę chińskiej, przepraszam, Graffiti chińskiej to właśnie organizacji, które jak to możemy zobaczyć cały czas sobie gdzieś tam leci do góry. Okej, są korekty, okej, są spadki i na chwilę obecną też możemy się pokusić, że takowy właśnie ma gdzieś tam miejsce. Więc według mnie jest potencjał, żeby ten przedmiot też long-termowo wyglądał dość ciekawie, a z racji, że teraz jest jeszcze taniej, to jeszcze dla nas lepiej. I teraz należy sobie zwrócić uwagę na SG553 Damascus Steel. Wiem, totalnie zmieniam to, o czym rozmawialiśmy, z perspektywy takiej, że wcześniej jakieś skrzynki, naklejki, jakieś ciekawostki typu patche, Graffiti, a teraz mamy Blazekina. I dlaczego on jest fajny? Dlatego, bo to jest często używany filler. Filler, czyli sytuacja taka, że chcesz sobie zrobić kontrakt, musisz wrzucić 10 skinów, ale z racji, że chcesz trochę przeszczędzić, albo właśnie może trochę zagrać, jakby to powiedzieć, tak ładnie, kulturalnie, żeby nikt mnie nie zbanował, no po prostu daj szansę swojemu szczęściu i sobie wrzuć na przykład 2 albo 3 takie file. Kontakt ci wyjdzie dużo taniej, a i tak masz 70% na to, że siądzie pożądany przez ciebie skin. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, o czym tutaj mówiłem, to się w szczególności udaje i przydaje w momencie, kiedy mamy nową operację. Operacja niesie są kolekcje, kolekcje nie są, są nowe skiny, a nowe skiny to jest duża szansa, jeżeli chodzi o kontrakty. Więc SG553 Damascus Steel, według mnie dość ciekawy przedmiot, mówiłem już o nim ostatnio w filmie, w którym to tłumaczyłem, jak się przygotować na operację, zapraszam się na niego bardzo serdecznie. Widziałem, że dość ciekawie go tam przyjęliście, za co wam oczywiście serdecznie dzielę. Możemy zobaczyć, przedmiot ten był wyceniany nawet poniżej 7 zł, na chwilę obecną 3 zł, według mnie to nie brzmi jak zły plan. 3,60, żeby to być dokładnym. Także co, to były moje 10 propozycji, oczywiście mógłbym zrobić kolejny taki odcinek, gdzie pokażę kolejne 10 ciekawych rzeczy, mogę też zrobić odcinek o 10 najciekawszych skrzynkach, daj znaka, bo jestem tego bardzo ciekawy. Tymczasem proszę łapkę w górę i dziękuję za oglądanie tego filmu do końca. Miłego dzionka ci życzę, trzymaj się, strzała!